Witamy serdecznie, kochani. Takiej bajerki o futbolu to naprawdę nawet tacy bajeranci jak Sławomir Peszko i Jerzy Dudek nie widzieli, bo dzisiaj jesteśmy w nieprawdopodobnej scenerii na pięknym polskim roztoczu Wierzchowiska drugiej. Jesteśmy na terenie winnicy. Tutaj naprawdę mamy przepiękny widok. No i nie wiem, czy są przepiękne widoki dla reprezentacji polskiej. Ja bym mógł się tu zadomowić. Mógłbyś? Nie wiem, co mógłbyś tutaj robić, Sławku, za dłuższą metę jednak. No, lubię włoski klimat. A tak jak u Ciebie z tymi zdolnościami manualnymi, jeśli chodzi o zbieranie winogron? Znalazłbym do tego odpowiedniej osoby. Okej, okay. Jerzy, widziałem, że wczoraj tutaj już dokonał pewnej analizy geograficznej, gdzie jest pole golfowe. No tak, bo akurat tutaj mam przyjaciół. Państwo Wójcikowie bardzo dobrze grają w golfa właśnie w wierzchowiskach, ale okazuje się, że to nie są te wierzchowiska, tylko te drugie wierzchowiska, więc trochę mam daleko. Dosłownie godzinę od nich mamy pole golfowe w Wierzchowiskach koło Lublina. Kamaraciarze. Więc no, ze względu na moją pasję od razu sobie to wygooglowałem, bo wiedziałem, że tu będziemy i faktycznie przepiękne miejsce, piękna okolica. Słuchajcie, no to mamy dzisiaj kilka na pewno ważnych tematów do poruszenia. Przede wszystkim przed nami dwa mecze w Lidze Narodów, a więc to jest związane z kolejnymi powołaniami i brakiem powołań dla niektórych piłkarzy, jeśli chodzi o Michała Probierza. Natomiast muszę z Jurkiem załatwić historię, powiedziałbym już, która się być może lekko zestarzała, natomiast no, budziła myślę przez kilka dni w Polsce mnóstwo dyskusji, by nie powiedzieć kontrowersji. Jak to jest tak naprawdę z Twoją opinią na temat Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie? Bo ponoć jesteś naczelnym krytykantem kraju dotyczącej, ta krytyka dotyczy oczywiście obecności Wojtka w Barcelonie. Sławek nie wierzy w to, co słyszy. No nie, no pewnie wycięte coś z kontekstu. Znaczy, no oczywiście, że tak jest. No, z tego, co ja tak też nie śledzę, tego, co powiedziałem i jak to się rozlewa, bo to już dawno z tego wyrosłem, natomiast... No, ale widziałeś, że jest Dudek dwukropek. Dudek dwukropek i oczywiście jakby wygłosiłem swoją opinię na ten temat. Wydawało mi się, że, bo to było tydzień przed transferem, wydawało mi się, że to jest nierealne. Jakby w tym sensie, że jednak Wojtek, skoro podniósł tą decyzję, podjął o zakończeniu kariery, o tym, że chce rzeczywiście spędzić teraz czas z rodziną, bo to jest najważniejsze, dziecko mu się urodziło, nie chce się nigdzie przeprowadzać, to wydawało mi się to nielogiczne. Natomiast druga część tej odpowiedzi była taka, że no, jakie są oczywiście różnice między Ter Stegenem a Wojtkiem, czy Wojtek w ogóle nadaje się do takiego stylu gry. Ja myślę, że wielu bramkarzy by to zrobiło. Jakbyśmy byli, nie wiem, 2 lata na emeryturze, no to może było ciężko odpalić 3 lata na emeryturze, odpalić znowu na te same wyżyny. Natomiast ja nie krytykowałem Wojtka za jego decyzję, tylko byłem bardzo zdziwiony, że tak szybko zmienił swoje zdanie, bo jednak jakby nie patrzeć, jeżeli mówisz, że jednak kończy ze względu na rodzinę, no to coś jest nie tak, skoro po 2 miesiącach decydujesz jednak z powrotem wrócić do Polski. Ja myślę, że to wpływ i magia klubu, no bo gdyby to teraz był Robert Lewandowski dalej w Bayernie Monachium i mówilibyśmy o przejściu do Bayernu Monachium, to Wojciech Szczęsny nigdy by tam nie trafił, nigdy by nie chciał tam grać i pewnie w ogóle by go to nie kręciło, ale tu zobaczył piękne promienie słońca, Barcelona, no Liga i to, że nie jest bez szans, perspektywa, nie? Grania z Realem, no. Madryt, El Clasico, to gdzieś na pewno nakręca piłkarza. Słuchaj, moja sytuacja w Realu była zupełnie inna. Ja przychodziłem, od razu wiedziałem, w jakiej roli ja będę w tym Realu występował. I raczej miałem nikłe szanse na grę. Też mi obiecywano, że będę grał tam w Lidze Mistrzów pojedyncze mecze, ale tutaj wydaje mi się, że Wojtek jak wróci na swój poziom sprzed 3 miesięcy, to jest absolutnie zawodnikiem do gry, numer 1 moim zdaniem. Patrzcie na podejście Wojtka, on jednak mówi, że bardzo by chciał, żeby mógł pomóc Peni, żeby to on stał między słupkami. No wydaje się, że trener będzie starał się gdzieś dzielić te mecze między dotychczasowego drugiego bramkarza Barcelony a Wojciecha Szczęsnego, no bo też chce tego drugiego bramkarza prawdopodobnie trzymać w jakichś emocjach w grze w kontekście powrotu za dłuższą chwilę Ter Stegena. Trochę też pewnie kurtuazji ze strony Wojtka, bo coś na początek trzeba powiedzieć pozytywnego o bramkarzu, który od razu po kontuzji był skazany na to, że rozległa się wielka, wielka afera i poszukiwanie nowego bramkarza i tak naprawdę nie dostał nawet szansy. Nikt się nie spytał, czy on w ogóle jest w stanie pociągnąć albo bronić na wysokim poziomie, a został no, tak potraktowany
nieswojo, nienormalnie. Natomiast... A skąd to się wzięło, nie? Ta krytyka jakby... Z poprzednich się... rozmawiałem tak. Dużo straconych bramek, że nie, brak zaufania linii obrony, kibice no, też pamiętają tak. Jego... Ale Sławek, no też bądźmy poważni, mówimy o bramkarzu, co ma 25 lat, nie rozegrał 20 spotkań w lidze hiszpańskiej. No my nie mówimy, normalnie to bramkarz wchodzący do klatki to w wieku 17-18 lat tyle ma meczów w lidze, a nie w wieku lat 25. Ja tak w ogóle się zastanawiam, jak on sobie w takim klubie radzi ze stresem meczowym, bo jednak w tym wieku to człowiek już ma na koncie te 150-200 spotkań, prawda? Tak jak masz przed sobą Ter Stegena, to twoje szanse na granie w piłkę przez 10 lat spadają do minimum. Teraz przyjdzie Wojtek Szczęsny i to może to kurtuazja, ale też trochę chciał go właśnie zbudować, że słuchaj, będę tutaj, wiadomo, ściągają mnie jako jedynkę, ale też ci pomogę na treningach i jak będzie okazja, żebyś zagrał, to też jestem do dyspozycji. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że tutaj się czuję jak czarnoksiężnik w krainie os, ale przez S, bo tutaj cały czas jednak te osy krążą. To jest związane też z tymi winogronami, które są nad naszą głową, bo jak powiedziałem, jesteśmy winnicy. Skoro już Szczęsny i Barcelona, to oczywiście mamy dla Was ważną kwestię do poruszenia. Środa, północ, to jest ten deadline. Napiszcie w komentarzach na Facebooku, dlaczego to właśnie Wy powinniście pojechać z Superbetem do Barcelony na mecz Wojciecha Szczęsnego 3 listopada. Zdaje się derby z Espaniolem. Ty jedziesz, Sławek? Ja będę później, natomiast tam jeszcze ważna kwestia, musicie obstawić za minimum 10 zł kurs na czyste konto Wojtka w meczu z najbliższym, także to jest też warunek do wyjazdu. Ja będę prawdopodobnie w grudniu na kilka dni, mam nadzieję, że uda mi się zrobić to, co rozmawiałem z Robertem, żeby odbyć krótki staż przy Hansu Flicku, zobaczyć kilka treningów. Słuchajcie, za nami też te mecze pucharowe, bardzo przyjemne myślę dla polskiego futbolu. Legia Warszawa pokonuje Betis Sevilla i tutaj do mnie nie trafiają te tłumaczenia, że to są rezerwy Betisu, bo to sobie trener Pellegrini wystawia skład jaki chce. Natomiast no, muszę powiedzieć, na bazie naszych doświadczeń w Kopenhadze, czy reprezentacji za kadencji Adama Nawałki, czy Rakowa Częstochowa, który grał w kwalifikacjach Champions League, że jednak no, to była przepiękna niespodzianka tutaj jakby dokonana przez piłkarzy trenera Siemieńca. Wygrać na Parken z Kopenhagą to jest duża historia. To jest ogromny sukces. To jest ogromny, skazani na porażkę jedący... Oj. Dalej te osy atakują. Skazani na porażkę jedący, wiadomo... Jesteś sweet boy, paszczy, lwa. Natomiast wywieźć stamtąd punkty, ale odniosę się trochę do Legii, bo to co mówisz, Maciej, z Betisem, z rezerwami, z jakimi rezerwami? To nie był Betis 2, tylko to przyjechał Betis Sevilla. Co za różnica, że nie wiem, 3-4 piłkarzy nie grał, to co ci zmiennicy nie potrafią grać? Legia pokazała w tym meczu fantastyczną linię obrony. Jak się gra, gdzie musisz zejść do niskiej obrony i grania, nie wiem, 8 zawodników przed polem karnym i do wybronienia tej. I to trzeba pochwalić trenera Fejo, bo on naprawdę bardzo dobrze to robi, umie ustawić drużynę. Może ma gdzieś problem z wyborem tego napastnika, bo cały czas gdzieś krąży, błądzi i nie wie, czy postawić na Pekharta, czy Nsame, czy Guali. Żaden z nich nie dostał takiej serii, że 3 mecze z rzędu zagra i dać mu taki kredyt zaufania. Ja bo muszę powiedzieć, mnie Jurek kompletnie jakby zdziwiła ta historia, że no tutaj podważa się po Białymstoku i po konfrontacji z Betisem akurat trenera, czy też nawet dyrektora sportowego, który nie był pewny swojego losu, bo tak wypowiadał się po spotkaniu bezpośrednio. No można było dyskutować o tej drużynie miesiąc temu, natomiast wydaje mi się, że jednak jest widoczny progres i no, dzisiaj zmieniać wszystko, zmieniać trenera, zaczynać od początku z nową koncepcją, prawdopodobnie z nową filozofią futbolu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tutaj najlepiej jakby wypowiedzieli się włodarze klubu, bo my cały czas jakby spekulujemy na temat zwolnień nowych trenerów. Wydaje się, że taki mecz bardzo mocno może zbudować ten zespół od wewnątrz. Nie da się ukryć, że i Jagiellonia, i Legia potrzebowały takich spotkań, dwóch takich wyrazistych spotkań, które trochę uspokoją te dywagacje na temat trenera, na temat dyrektora sportowego. Ja od początku obserwuję to, oczywiście nic nie jest od razu, to trzeba czasu, to trzeba wytrzymać. Zawsze podkreślam tą sytuację wcześniej z trenerem Atalanty Bergamo, który przecież też miał w pierwszych dwóch sezonach wylecieć z klubu 10 razy. I w kolejnych sezonach, jak to zaskoczyło, dzisiaj mówi się o jednym z najlepszych trenerów na świecie, więc
to trzeba mieć też taką intuicję w decydowaniu, kogo zatrudniamy, jaką dajemy mu szansę i czy wytrzymamy tą krytykę, bo ona jest czasami bardzo wyraźna i ona też się odbija na zawodnikach, bo zawodnicy siedzą, słyszą to, więc te spotkania powinny pomóc w uspokojeniu tej atmosfery wokół trenerów. Wiesz, no tylko, że ja tak naprawdę nie wiem, czy Jacek Zieliński jest dobrym dyrektorem sportowym, bardzo dobrym dyrektorem sportowym, wybitnym dyrektorem sportowym, czy kompletnie przeciętnym dyrektorem sportowym. Natomiast rozumiałem jego nominację i jakby przekazanie mu kompetencji transferowej, kompetencji w wyborze trenera po to, żeby ludzie, którzy się znają na finansach, na liczbach, na biznesie, na Excelach, żeby jednak za chwilę nie brali się za takie ręczne sterowanie klubem na zasadzie, że nie wiem, przyjdzie 5 doradców, byłych piłkarzy i powiedzą, ta drużyna nie ma pomysłu na grę, ten trener to jest w ogóle bez pojęcia, no tylko po to komuś zaufałeś, żeby gdzieś w jakimś przedziale czasowym dać szansę pewnej koncepcji. Mati, czy w ogóle jest temat zwolnienia trenera w Legii, to tylko kreują media tak póki co, bo żadnych odzewów nie ma. No, przepraszam cię bardzo, trener na konferencji mówi, nie wiem co będzie ze mną, dyrektor sportowy mówi, nie wiem co będzie z trenerem i nie wiem co będzie ze mną. No nie ma nic wyników, ale żadnych takich sygnałów nie ma, no, albo się kibice domagają, albo media, no, tak jest na początku. Później dopiero zabiera głos dyrektor sportowy i prezes na końcu. Natomiast no, zwalnianie teraz po 3 miesiącach nowego trenera, który przychodzi z koncepcją, nie wiem, budowania wielkiej Legii, mówienia, bronienia, stawiania się za kibicami i tak dalej. I tak naprawdę na koniec ja widzę jakiś postęp w graniu Legii. Czy ja sobie myślę tak, że kibic Legii na dłuższą metę to nie widzi szans na ten moment na wygranie europejskiego pucharu i dla niego priorytetem jest ekstraklasa. Z drugiej strony gdzieś te wymagania właścicieli klubu, one w pierwszej jakby fazie sezonu dotyczyły fazy ligowej europejskich pucharów. To było związane z finansami, to było związane jakby z wielkością klubu, który musi grać w Europie, gdzieś z ekspozycją piłkarzy na rynku europejskim. No i ta koncepcja się troszkę będzie ścierać, bo jednak jak startujesz, Jurek, w kwalifikacjach, to musisz trafić z formą od razu. To nie jest tak, jak w przypadku wielkich drużyn, że tak naprawdę one są w najwyższej dyspozycji na te miesiące mistrzowskie. Tak, ale tam jest duża praca wykonana, tu masz nowego trenera, nowa organizacja gry, nową mentalność do szatni wprowadzić. To jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Sam powiedziałeś teraz o tych działaczach rzekomych, czy tam o tych ludziach, którzy trzymają finanse. Absolutnie wszyscy muszą mieć jeden cel. To nie jest tak, że jeden drugiego będzie podważał, grając w tym samym klubie, pracując dla tego samego klubu. Ja pamiętam, kiedyś pojechałem do Arsenalu, za czasów jeszcze, jak mnie Arsene Wenger chciał, jeszcze przed Liverpoolem. I tam była sytuacja taka, że Arsenalowi tak szło tak średnio. I tam ja nie słyszałem jednego człowieka w klubie, który by podważał trenera, który by podważał prezesa czy dyrektora sportowego. Wszyscy byli z wielkim szacunkiem, się wypowiadali. Wiesz, Legia jest bardzo dobrym klubem, jest największym klubem w Polsce, prawdopodobnie o dużych oczekiwaniach i te oczekiwania zawsze będą w stosunku do tego zespołu. I jedna porażka w lidze rozpocznie krytykę na kilka meczów. I tego typu spotkania, tak jak ten z Betisem, to ja powiedziałem, to może ten zespół potrzebuje kilku takich spotkań, żeby uwierzyć w siebie i na wszystko potrzeba czasu. To jest tak, że nic się naraz nie rodzi, nie masz gotowej drużyny, fajnie wejść w gotową drużynę, ale tak jak to piłka pokazała, potrzebujesz czasu. A z drugiej strony grasz w Lidze Polskiej, no wiadomo, mistrzostwa, ale na koniec nie udało się mistrzostwo Legii, to jesteśmy w europejskich pucharach, to co teraz mamy, te puchary odpuścić kosztem ligi, bo mamy 7 miejsce i na razie źle zaczęliśmy i co mamy, nie wygrywać w Lidze Europy, nie zdobywać punktów dla Polski, nie zarabiać pieniędzy, premii dla klubu i tak dalej, no to jest skrajności w skrajność. No, grasz o jakieś cele po to, żeby być w Europie, się pokazać, a na koniec... Te problemy przed tobą jeszcze, jako trenerem wieczystym. Przede mną inne, no słuchaj Mati, dam ci prosty przykład. Mecz sezonu z Polonią Bytom. Może nie mecz sezonu, ale no, duże wydarzenie. Polonia Bytom pierwsi, my drudzy, trzeci pomiędzy z Grodziskiem. No, mecz mamy ustawiony na sobotę na godzinę 14, 12 października, czyli teraz w sobotę. Czyli w dzień meczu znowu reprezentacji Polski z Portugalii. Ale ten termin jeszcze jest okej, bo jest 14, czyli ludzie mogą przyjść na wieczystą, obejrzeć TVP i iść dalej na reprezentację Polski. Co się dzieje? Jedno powołanie bramkarza do trzeciej kadry, czyli U18, powoduje, że drużyna może zmienić mecz na inny termin i ten termin jest ustawiony na środę,
na godzinę 13, gdzie jest dzień pracujący i jest szkoła. No jak my chcemy pokazać fajny mecz drugoligowy, dwóch drużyn, którzy walczą o awans do na zaplecze Ekstraklasy. Czyli gracie w środę o 13? 23. Są to czasami historie dosyć trudne do zrozumienia, jeśli chodzi o układanie kalendarza w polskim futbolu. Przy okazji ostatniego meczu reprezentacji tak naprawdę twoja drużyna grała w tym samym czasie w Lidze Centralnej w Bielsku Białej, z tego co pamiętam. Natomiast Jurek powiedział jakby o wielkości Legii na rynku polskim. Wydaje mi się, że można pewne realia, przekładając na futbol hiszpański, spoglądać w kierunku Bernabeu. Chciałem cię zapytać o lekarzy i sprawę Mbappé, no bo to jest jednak przedziwna historia, że piłkarz nie jest powołany do reprezentacji Francji. Ten uraz ma być dłuższy. Ostatecznie wychodzi w ostatnim meczu ligowym przeciwko Villarreal w podstawowym składzie, grając 71 minut. Robi się totalna zadyma we Francji. To jest odebrane jako pstryczek względem selekcjonera Didier Deschamps, natomiast no, dyskutują sztaby medyczne i lekarze Realu Madryt, oni formułują taką myśl, że po prostu organizm Kyliana Mbappé to jest organizm na wybitnym poziomie fizyczności i to gdzieś pozwoliło jakby tutaj obalić tę diagnozę o dłuższej kontuzji. Tak, to są, ale to też trzeba powiedzieć, że są zawodnicy. Jak z tymi lekarzami, Jurek, w Madrycie? Którzy mają zdolności na szybką regenerację i podejrzewam, że Mbappé czy siedzi w środku. Ja by się szybko regenerował. Czy Cristiano, to są zawodnicy, którzy, wiesz, no, ze względu na to, na ten styl prowadzenia się, mają te zdolności szybkiej regeneracji. Ja podejrzewam, że o to chodzi. Natomiast z lekarzami to jest zawsze tak, że oni też muszą podjąć decyzję, która jest najlepsza dla zawodnika. Później dla klubu, a na samym końcu dla reprezentacji. I zawodnik jest pomiędzy młotem i kowadłem, bo z jednej strony chcesz grać dla reprezentacji, bo to jest twój cel, z drugiej strony wiesz, że może nie jesteś na 100%, bo jednak po mistrzostwach Europy jednak ten organizm potrzebuje więcej regeneracji, mimo tego, że się szybko regeneruje, ale ja bym tutaj... Ktoś musi wziąć tą odpowiedzialność na siebie i ja podejrzewam, że tą odpowiedzialność wzięli lekarze, żeby jakby nie mieszać w to Ancelottiego, który... Myślisz, że to jest decyzja samego piłkarza? Jako piłkarz mówię do lekarza, słuchaj, zrób mi to i to, ja na reprezentację bezwzględnie chcę tam grać. A skoro zagrałem mecz dwa dni wcześniej z Villarreal, tak z kim oni... No, z Villarreal. No wiesz, tam też jest dzisiaj, powiedziałbym, napięta sytuacja między Kylianem Mbappé a Mike'iem Maignan. Jeśli chodzi o reprezentację Francji, wiemy, że zrezygnował z kadry Griezmann, który się czuł rozczarowany brakiem opaski kapitańskiej, także tematów jest kilka ciekawych. Przerabialiśmy to kilka lat temu. Tak, tematów jest kilka ciekawych do omówienia, myślę, że reprezentacji Francji, ale to nie na dziś. To ja jeszcze z Madrytu pojadę do Katalonii, Sławek, do Barcelony, bo Robert Lewandowski, ja nie wiem, czy to już jest druga, trzecia, czwarta młodość, natomiast trzeba powiedzieć, że te statystyki pod ręką Flicka, one są niebywałe. 84 spotkania pod batutą Flicka rozegrane przez Roberta Lewandowskiego i udział, uwaga, przy 119 bramkach. 85 goli, 24 asysty. Kosmos. Nie chcę wyszukiwać tutaj, ale początek sezonu po pierwszym meczu napisałem do lewego. Prosty komunikat. Przy Flicku strzeli 40. Ale w La Liga czy łącznie? No łącznie, okay. W sezonie 40. No w La Liga oczywiście ciężko, bo to by był rekord. W La Liga 39. Słucham? No w La Liga, tak. Nie no, jest wybitny, dobrze się przy nim czuje. Widać, że raz, że komunikacja, dwa, lewy zmienił trening. On fajnie wczoraj na konferencji mówi dookoła, że dużo zmieniłem, że między Nowym Rokiem, świętami Nowym Rokiem poprawiłem wiele rzeczy, ale do końca nie mówi o czym. Nie powie, że oczywiście wzmocnił trening siłowy, że poświęcił dużo czasu na indywidualne, na skuteczność, na wykończenie akcji, na bardziej też trochę takiej fizyczności na boisku, żeby motorycznej, biegowej, stricte biegowej, no bo no, pamiętam, jak zawsze mówił, że przy Xavim no, trenowali no, lekko, delikatnie, no, spokojnie. Ale widać w tej chwili. Ale styl gry jest zupełnie teraz też inny. U Barcelony zawsze boki były bardzo mocne i teraz te boki chodzą. I tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, że w momencie wykreowania dobrej pozycji do dogrania piłki, to Roberta nigdy tam jakby nie to, że go nie było, tylko nie był wybierany. Dzisiaj Robert dostaje pierwszą piłkę od razu, która jest.
że nie ma po prostu dywagacji, że mimo to, że jest na dobrej pozycji, to i tak podajmy komu innemu. Dzisiaj jest to dobrze ustawione i to widać od razu po samej skuteczności Roberta, ale też po decyzyjności bocznych pomocników. Dobrze presują, Rafinha wygląda na człowieka odpowiedzialnego, Lewandowski wygląda znowu na potwora fizycznego, to wyjście na pozycję, trzymanie linii spalonego, walka bark w bark, wygranie pozycji, to się wszystko zgadza, się wówczas, kiedy zawodnik jest, słuchajcie, w formie, także na pewno kolorytu nabiera ta rywalizacja między Barceloną a Realem Madryt. Na razie myślę, że poniżej naszych oczekiwań. Atletico Madryt, które no jednak zrobiło ciekawe transfery, prawda? Czy Sorloth, czy Alvarez City, czy nawet Gallagher, a tych wyników troszkę i stylu gry, i strzałów, i tej też efektownej potrzeba piłki czasu, brakuje. Też potrzeba czasu na to wszystko. Wiesz, ta rywalizacja też się, Barcelony też zdarzają się potknięcia. No przecież te cztery bramki, które dostali na Osasunie, to też była wielka niespodzianka, nie? Ale to też nie jest od razu powód do tego, żeby była wielka krytyka, żeby od razu podważać kompetencje zespołu, całego trenera, lekarzy, tylko to jest proces, który trzeba przejść. Takie porażki, takie rzeczy się zdarzają i one mają tylko i wyłącznie uczyć. I w kolejnych meczach znowu Barcelona błyszczała, znowu lewy strzelał bramki i o to chodzi. No tam jednak sporo dzieciaków zagrało w tym meczu. Trochę wylało się krytyki na Andrzeja Flicka za ten mecz. Pampeluni. Ale chcesz teraz deprecjonować zwycięstwo Osasuny? Nie, absolutnie nie. Ja myślę, że to tak patrząc publicystycznie i romantycznie, to był taki rewanż Pampeluny za to, że Robert wyprzedził w klasyfikacji strzelców wszechczasów Janka Urbana, bo tydzień wcześniej on strzela 40, chyba 9 bramkę i wyprzedza Jana Urbana w historii wszechczasów. A to 52 już. No tak, ale wiesz, to też nie można porównywać piłkarza, który grał w Osasunie czy w Realu Valladolid do zawodnika Barcelony, który jednak gra w zespole ofensywnym i gra na pozycji numer 9. 80% czasu są przy piłce i ma kreowanych mnóstwo sytuacji. Na koniec i tak trzeba je strzelić. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie powoli do reprezentacji i zanim pogadamy o powołaniach, a także o tym, czego oczekujemy od kadry probierza w najbliższym czasie, to proponuję, żebyśmy, słuchajcie, tutaj zajęli się typowankiem. Ja tylko przypomnę, że w aplikacji Superbetu możecie wziąć udział w całkowicie darmowej zabawie Super Game i tym razem pytania dotyczą naszej reprezentacji z Portugalią. Pula nagród, uwaga, wynosi 50 tysięcy złotych. A nagrody znajdziecie już za 3 poprawne odpowiedzi. Link do aplikacji znajdziecie w opisie. Pytanie pierwsze, panowie. Tutaj się posłużę karteczką. Ja tutaj widzę. Kto wygra mecz Polska-Portugalia? Ja obstawiłem remis. Zgodny. Ja również. Także 3 remisy? Tak, 3x. Zgodność pełna teamu Bajerki o futbol. Czy my wrócimy do poprzednich wyników? Po programie. Sławko, ale po co teraz po się takimi rzeczami zajmować? Tu są naprawdę poważne historie, nowe typowanie. A to no się zapisało. To się zapisało, to jest. To spokojnie. No. Wiem, że mam postawić kolację. Przy okazji następnej bajerki o futbolu, bo spotkamy się z Państwem bezpośrednio po tych dwóch meczach z Portugalią i Chorwacją. Jerzyk, jak to Jerzyk, bardzo sprytnie tutaj wymyślił wyjazd za ocean, więc nie będzie mógł nam towarzyszyć. Kraków zadrży w posadach, Wawel... Pewnie już... będę mógł, tylko będziesz? Musimy się śpieszyć. Aha, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, pytanie drugie. Ile goli będzie w meczu Polska-Portugalia? Jerzy Dudek. Ja powiedziałem 0. Ja 1-1. Ja też 2. To będzie bardzo dobry mecz na 0-0. Też spoglądam, że to będzie 1-1. Trzecie pytanie. Ile żółtych kartek będzie w meczu Polska-Portugalia? Chyba 5 dałem. Ja dałem 4. 4 żółte kartki. Ja też. Ja dałem 5. Myślę, że będzie 2 Portugalii, 3 Polski. Albo 1 Portugalii, 4 Polski. Czwarte pytanie. Ile celnych strzałów będzie w meczu Polska-Portugalia? Jurek? 6 strzałów. 6. To jest nierealne trafić wszystko. Strzały, kartki, bramki. No jak nierealne? No ale ktoś jest? Kiedyś trafił, pamiętam. No trafiają często. 50 ale koła. W naszym przypadku jest 50 tysięcy to jest. Ile, Sławek, trafiasz? 10. Nie, to ty 9. A 9, przepraszam, no. Ja 10. Ty 10, no. Tak,
No jak Lewandowski jest w formie, trafia w bramkę, no to nawet jak a to chodzi o strzały... Statystycznie, procentowo to może to mieć sens. Ile rzutów rożnych wykona Polska? 5. Ja 4 dałem. Ja dałem, że to będzie między 2 a 3. Max. To skąd te strzały na bramkę? Z dystansu. Słuchajcie, i ostatnie pytanie. Ile rzutów rożnych wykona Portugalia? 6 plus. 5. Ja też 6 plus, no i tutaj wierzę. To będzie 12. No przecież to chodziło o celne strzały w meczu Polska-Portugalia. No, nie chodziło nie, ile o Polaków. Strzałów odda Polska. Ja wiem, no. Polska 4, a... No tak, no, ale tak dałem 6, 9 strzałów, dałem 6 plus w rzutę. No, na mecz? A ja? No to jest tak do zrobienia, myślę. 4 i 5. 2-3 celne strzały Polska, 7 Portugalia. Zależy, jaki ma być wynik, nie? Korzystny podobno. Czyli korzystnym oczekiwania są na korzystne. Według was będzie remis. Znaczy my jesteśmy zgodni. Tak? Dobra, słuchajcie, nie chcę zanudzać tematem Kamila Grabary, natomiast dyskutowaliśmy w poprzedniej bajerce dosyć długo i dużo, rozmawialiśmy o bramkarzach. No i mamy sytuację, że tak naprawdę już po powołaniach okazuje się, że łapie kontuzję Bartek Drągowski w tym meczu na szczycie Ligi Greckiej w ostatni weekend, w którym Panathinaikos zremisował z Olympiakosem 0-0. Między słupkami Panaty stanął Rosjanin Łodygin. Drągowskiego nie było w kadrze meczowej i po prostu z tej kadry wypada, podobnie jak Kacper Kozłowski, a także Mateusz Skrzypczak, stoper Jagiellonii Białystok. I trener Probierz decyduje się na powołanie Trelowskiego z Rakowa Częstochowa. Czyli dzisiaj mamy tak naprawdę Skorupskiego, mamy Bułkę i mamy dwóch bramkarzy z Ekstraklasy. Mrozka i Trelowskiego. Panie Jurku, co to dla pana oznacza? Czy definitywnie temat Grabary w kadrze Probierza zostaje zamknięty? I czy jest tak mocna Polska Liga? Inaczej, czy Ekstraklasa bramkarzami stoi? Nasza reprezentacja zawsze stała bramkarzami, nie tylko Ekstraklasa. To jest decyzja oczywiście trenera. Myślę, że tutaj jakby razem z trenerem bramkarzy na pewno była tutaj gorąca dyskusja. Tutaj pewnie Michał chce wprowadzić jakiś komfort dla bramkarza numer jeden. Nie chce tutaj jakby grzebać w tym. I to jest okej. No, jeżeli ma taką decyzję, to nie ma problemu. Tylko jak teraz zobaczysz sytuację w Barcelonie, co się stanie, bo to możemy dzisiaj dywagować, co się stanie, gdyby kontuzji doznał Skorup. To mamy dwóch niedoświadczonych bramkarzy do gry w reprezentacji Polski. Znaczy, wiesz, co to znaczy komfort, bo rozmawialiśmy w poprzedniej bajerce na temat tego, że to jest uprawnione, że mamy Drągowskiego z Panathinaikosu, że mamy Skorupskiego z Ligi Mistrzów z Bolonii, mamy Bułkę występującego w europejskich pucharach z Nicei. Ja pamiętam kadrę, gdzie byłeś ty z zagranicy, gdzie był Adam Matysek z zagranicy i Kazimierz Sidorczuk też z zagranicy. Nie dyskutowaliśmy o żadnym komforcie dla dwóch bramkarzy, tylko przyjechało po prostu trzech kozaków z różnych lig europejskich i rywalizowało o miejsce. No, dla mnie ewidentnie jest to dzisiaj komunikat, Że zakończyć trzeba temat. Tak, że nie temat, ma dla niego miejsca. Nie, mimo, że trener go oglądał w Bundeslidze i ten bramkarz, powiedziałbym, że ma świetne noty i jest ceniony przez niemieckich ekspertów. Wydaje się, że tutaj trener Probierz no, ma swoje jakieś tam wybory i ich się trzyma. Natomiast jakby miał być w miejscu Grabary, no to musi robić to, co robi. Musi po prostu grać na tym poziomie, który gra, bo gra na dobrym poziomie wysokim i czekać na swój lepszy czas. Ale nie ma szans. Nie ma szans na jego powołanie do trenera Probierza. No, zresztą trochę można się zgadzać z Probierzem, czy nie. Po prostu jego decyzja, on powiedział to na konferencji. Nie przyjechał Cash, nie przyjechał Grabara, bo to jest moja decyzja. Każdy trener ma prawo wyboru. To jesteśmy w takim programie, że możemy zaraz zrobić zakładzik jakiś, czy go trener powoła, czy go nie powoła. Prędzej przyjedzie Cash niż Grabara, jestem przekonany. Musimy się z Jurkiem nauczyć angielskiego akcentu. Cash, Mati Cash, tak. Gotówka wystarczy, panowie, spokojnie. Mati Cash, ja mówię... Mateo Dinero. Mateo Dinero. Jurka Mati Cash wyzwał na pojedynek golfowy. Czy przyjęty jest challenge? Ja chętnie. Zawsze jestem do dyspozycji. Dużo chłopaków gra, także chętnie
szczególnie teraz, jak ma trochę więcej czasu, leczy kontuzję, to... Nie, no już zagrał z Manchesterem United w weekend. To będzie, to już będzie poszedł formie. Twój wywiad, Mati? Tak, wczoraj. Będzie w formie. Czy wiesz, on ma takie wyjątkowo, powiedziałbym, angielskie podejście, to znaczy decyzja należy do menadżera. Jestem gotowy w każdej chwili, chciałbym wrócić do kadry i przyjechać na zgrupowanie, ale trener ma prawo mnie nie powoływać, tak jakby zdiagnozował sytuację. No, wolałbym jednak, żeby zawodnik z Premier League, mogący grać w reprezentacji Polski i mający miejsce w drużynie grającej w Champions League, żeby jednak w tej kadrze był. Ja myślę, że to jest nieuniknione w pewnym momencie, bo też potrzebujesz mieć, nie chcę powiedzieć dublera, ale w przypadku słabszej dyspozycji Frankowskiego to masz tutaj bardzo dobrą opcję. Nie? To jednak drużyna jest wtedy silna, kiedy masz dobrą ławkę rezerwowych, kiedy masz możliwość wprowadzania zawodników, którzy dadzą ci jeszcze lepszą jakość albo podobną jakość, utrzymają to tempo. Ja często byłem wbrew powołaniu Mateo Kiesza, bo nigdy nie przekładał formy z klubowej na reprezentacyjną. Rzadko bywało, że mówiliśmy o Mati Kieszu, że on poprowadził naszą reprezentację albo utrzymał blok defensywny. Ale wiesz co, po prostu... ty to wiesz i on też to wie. Bo on powiedział, ja jeszcze nie zagrałem w reprezentacji na swoim poziomie klubowym. I to jest chyba dzisiaj kwestia też pewnego zaufania trenera do zawodnika i jakby znalezienie klucza do tego, żeby on grał, drużynę, grał na tym samym poziomie. To jest bardziej jakby w gestii trenera, żeby tak go ustawić, albo żeby on poczuł się tak komfortowo, bo to są... Słuchaj, nie powiesz mi, że Mati Kesz jest słabym zawodnikiem. To jest topowy obrońca na świecie. Biegający na prędkościach, który żaden z naszych zawodników nie biega, więc marnować tego typu kapitał, to moim zdaniem reprezentacja nasza no, nie może sobie na to pozwolić. Tylko trzeba go umiejętnie wprowadzić, żeby był z tymi, wiesz, się zgadzam, 100% przygotowany, ale jak powiedziałeś o tym, że on jest świadomy tego, że nie zagrał najlepszego jeszcze meczu, to też jest ważne, że zawodnik ma tą świadomość i czeka na tą sytuację, żeby móc się wreszcie pokazać. Zadzwonimy do pana. Ale nie macie numeru, ale zadzwonimy. Okay. Graj tam walnie, okay. Zadzwonimy. Czy któreś powołanie was zaszokowało, zdziwiło, jeśli chodzi o konfrontację z Portugalią i Chorwacją? Ja zawsze czekam na powołania młodych zawodników, nowych zawodników. Kiedyś rozmawiałem z Michałem jeszcze, jak nie był trenerem, że mnie po prostu zawsze bardzo cieszą powołania nieoczywiste. Takie, że wiesz, że wszyscy mówimy, o, ciekawy zawodnik, ciekawe, tak jak zrobił z Pedą na samym początku, Michał znalazł Pedę i wszyscy mówią, kurde, co to zawodnik z trzeciej ligi, no to niemożliwe, no to to jest uwłaczenie dla reprezentacji. I teraz mamy kolejnych dwóch zawodników. Moim zdaniem to są te powołania nieoczywiste, troszkę zaskakujące, ale na samym końcu to nie jest tak, że ci zawodnicy wzięli się znikąd, bo prezentują... No oczywiście, tylko że wracam do tego, że jednak mecze Ligi Narodów miały ukształtować reprezentację do eliminacji Mistrzostw Świata i w zasadzie po każdym meczu mieliśmy wiedzieć coraz więcej. No PD pamiętamy, pojawił się i zniknął. No, ale zagrał, panowie, on zagrał z Wyspami Owczymi, o czym nie. Ale dobrze, Sławek, on na poprzednim zgrupowaniu na przykład oglądamy Mateusza Kowalczyka z GKS-u Katowice. Teraz nie ma tej ciągłości. Być może trener dotknął materiału i stwierdził, że to jeszcze nie jest ten podobnie poziom. Podobnie z Boguszem. No. To jest szybko skasowane. No tak, ale wiesz, no jak Bogusz leci kilka tysięcy kilometrów i oceniasz go po konfrontacji z Gwardiolem, no, na wyjeździe. Ja myślę, że no jest jednak paru obrońców środkowych na świecie trochę gorszych niż Gwardiol. No bo dzisiaj to jest top topów, jeśli chodzi o szybkość, o czytanie gry, o umiejętność zatrzymania napastnika czy ofensywnego pomocnika, jakim jest Mateusz Bogusz. I dzisiaj tego Bogusza nie mamy. No właśnie, to jest zaskoczenie. To jest zaskoczenie, bo dla mnie szybko skasowany, mimo że zagrał słabo. No jednak to wszystko, co spływa do nas ze Stanów, te jego występy, bramki, asysty i to, jak się prezentuje, no pokazywałby choćby więcej niż Kuba Moder, który znowu jest powołany bez grania, a jednak umiejętności chyba ma... Mają podobne, zbliżone, okej, trochę inna pozycja, Kuba trochę niżej, natomiast no, ten jest w rytmie meczowym grania, mimo tej podróży, nie wiem, 15 godziny, to też nie jest, że piłkarz leci, wiesz, w plastikowym siedzeniu i...
Brakuje na pewno tej konsekwencji, bo teraz jeszcze masz dłuższy okres czasu na regenerację, czyli jak on przyleciał sobie ze teraz Stanów, jest cały tydzień. Ma kilka dni więcej na to, żeby się zregenerować i być dodatkową opcją. Chyba od, nie wiem, 8 lat, że reprezentacja gra, przyjeżdża w poniedziałek, ma wtorek, środa, czwartek, cały tydzień. To już naprawdę można coś wypracować. Mnie się też tematu już Modera nie chce wałkować, powiedziałem swoje zdanie miesiąc temu, natomiast nic się nie zmieniło w tej kwestii. To był jeden mecz poza kadrą, bardzo średni w Carabao i tak naprawdę cały czas poza kadrą meczową Brighton, a cały czas w kadrze Polski. Także no, po prostu kryteria powołania zawodników są różne w stosunku do różnych zawodników. Ale Mati, ty jesteś bardzo uznanym, cenionym dziennikarzem sportowym. Widziałem wczoraj konferencję prasową i tam nie było tych pytań na konferencji prasowej. Tam były pytania o Roberta, jak się czuje, o Cristiano Ronaldo, jak się czuje, ile Wojtka ma bramek. Nie ma konkretów, to po prostu my musimy nie, rozmawialiśmy nauczyć, o budowie bazy zamiast o meczach. Nauczyć zadawać pytania piłkarskie. Tak jak wiesz, jak nas przestrzegał Benitez, że jedziemy do Hiszpanii, mamy o wszystkim mówić właśnie, o tym, jak to się nazywa, ile waży i jaki ma wzrost, tylko nie mówimy o taktyce, nie mówimy o zawodnikach, o tym, jak będziemy grali, czy na dwóch defensywnych, czy na jednego. Bo ci zawodnicy, ci dziennikarze będą o to pytać, będą po prostu o to pytać do końca. U nas po prostu my musimy nauczyć się zadawać pytania, bo my zadajemy te pytania, sami sobie na nie odpowiadamy teraz. Albo oczekujemy takiej odpowiedzi. Wiesz, no. Znaczy Jurek, no znasz świetnie Michała, bo grywasz z nim w golfa, no bo pewnie tobie mówi dużo więcej niż dziennikarzom, kiedy sobie tam chodzicie po polu i uderzacie kijem, natomiast... No powiem tak, Michał Probierz bardzo rzadko mówi o konkretach na konferencji prasowej. Na temat sposobu zadawania pytań nie chce się wypowiadać, bo każdy dziennikarz ma swój warsztat i sobie zadaje pytania, o co chce i w jaki sposób chce. Ma albo nie ma. Tak? Wątpisz? Umiejętności? Natomiast chcę, żebyśmy się zatrzymali na moment przy nowej twarzy, czyli o Jedele z Legii. Bo tak naprawdę to powołanie, ono się pojawia, słuchajcie, po dwóch meczach w Ekstraklasie. I teraz tak, biorąc szklankę do połowy pełną, powiem, fajne warunki fizyczne, spokój z piłką przy nodze i na pewno ciekawy materiał do analizy. Nawet jestem bardzo ciekawy występu w którymś z tych dwóch meczów. Jeśli mówimy o szklance od połowy pustej, no to powiem tak, troszkę brakuje intensywności, trochę brakuje temu zawodnikowi szybkości i się cały czas zastanawiam nad jego losem jako wychowanka Manchester United, bo Ojedele jest zawodnikiem urodzonym w 2004 roku. Nigdy nie zagrał w meczu oficjalnym pierwszego zespołu. Tutaj nie mówię o sparingach, tylko mówimy o normalnych rozgrywkach. Nie jest piłkarzem do Legii wypożyczonym, tylko oddanym. I teraz się zastanawiam, gdzie tutaj jest jakaś tajemnica związana z Ojedele, no bo umówmy się, nie każdy musi grać w Manchesterze United, ale jest jeszcze tak, kilka słabszych klubów Premier League, kilkanaście czy kilkadziesiąt klubów Championship, nawet czołówka League One i jednak to są zupełnie inne budżety. Piłkarz jest wychowany w Anglii, prześwietlony z dużego klubu i jednak tam nie ma zatrudnienia dla Maxa Ojedele. Z tego samego klubu jako wychowanek, no tutaj nie chcę robić takich porównań, ale muszę. Mainu, reprezentant Anglii, on jest zawodnikiem rok młodszym, który ma już dzisiaj prawie na koncie 50 występów w pierwszej drużynie Manchesteru United i 10 meczów w pierwszej reprezentacji Anglii. A powiedz mi, o Idele zagrał jakiś mecz w reprezentacji U21? On zagrał w reprezentacjach polskich młodzieżowych kilkanaście spotkań od U18. Nawet widziałem go ostatnio w meczu U20 z Portugalią. Średni był to mecz w wykonaniu Ojedele, natomiast ma takie przekonanie Probierz, że warto dać mu szansę. Właściwy moment czy troszkę za szybko? Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, czy właściwy moment, czy mamy na coś czekać. Jeżeli się zdecydowały na powołanie, to znaczy, że chce mu się przyjrzeć, chce go zobaczyć. To są trudne decyzje, wiesz. Moim zdaniem wprowadzenie trochę świeżości zawsze ożywia zespół i to, co powiedziałeś o tym, że on tam nie zagrał w Manchesterze United, takich zawodników jest setki, którzy nie zagrali w swoich pierwszych zespołach, w całym Premier League, że ktoś tam skautuje, ktoś po prostu mówi, że jednak ten zawodnik się nie nadaje i dobrze, bo wtedy my mamy szansę, żeby skorzystać z tego zawodnika i lepiej jakby on wróci do Polski i będzie grał w takim klubie jak Legia Warszawa, czy nie wiem, Górnik Zabrze, czy Jagiellonia, żeby tutaj nabierał tej pewności siebie i szukał tych właśnie, jak
tą szklankę wypełnić do pełna, tylko trzeba tej konsekwencji, trzeba cały czas konsekwentnie siebie budować. I ale znasz stawiać. Świetnie ten rynek. Uważasz, że ktoś nie rozpoznał tych możliwości o jeden na rynku angielskim? Nie, uważam, że po prostu rozpoznał je na wylot. Że po prostu tych zawodników jest tak dużo, czy w Liverpoolu jest bardzo dobra szkoła, czy tam, wiesz, jak był Klopp, to wprowadzał młodych zawodników, ale my widzieliśmy tych pięciu, których wprowadził, a nie widzieliśmy 85, którzy zniknęli. Wiesz. Gdzie 8,5 tysiąca pewnie. Wiesz, także to jest tak, no, że... Był polskim Messi Musiałowski, potem trafił na Cypr i już są problemy. W tym wieku to są decyzje, które zawodnicy muszą podjąć. To są bardzo trudne decyzje, bo one kształtują ich przyszłość na później. I tą decyzję, miejmy nadzieję, którą... Jak już jest to powołanie takiego nowego zawodnika, to chciałbym, żeby przynajmniej to powołanie trwało, żeby już był tą reprezentacją jakiś czas, a nie tak jak z Boguszem, nie tak jak z Truski z Cypru przyjechał na jedno zgrupowanie, nie tak jak Ben Lederman, który był na dwóch, trzech zgrupowaniach i wraca do domu. No albo tylko to trwa i zawodnik się zadomowi z reprezentacją, obędzie się z nią i zaufa się mu, no ale to jest takie, wiesz, przyjadę, zwrócę. Pytanie, czy jakich zawodników potrzebujesz na jakich pozycjach, nie? Wydaje mi się, że na ósemkę potrzebujesz tego zawodnika dzisiaj. Nie wiem, czy na 6, czy na 8. Jest przemierzany o jedele, no ale dobra, jak już Jurek zaczął temat pozycji, to tutaj jest podrążę, bo wydaje mi się, że tak, trener zagrał na 6 Zielińskim w poprzednim meczu i nie wiem, czy się wyleczył z tej koncepcji, natomiast prawdopodobnie uznał, że musimy mieć trochę inne warianty, musimy mieć trochę więcej kilogramów, centymetrów na pozycji numer 6. I teraz zmierzam do czego? Kto wyglądał bardzo dobrze w ostatnim czasie w reprezentacji na tej pozycji? No kapitan Jagielloni w meczu z Holandią, prawda? I na poprzednim zgrupowaniu nie mamy Tarasa, bo leczy uraz. Teraz normalnie gra. Jagiellonia jest w czubie, występuje w fazie ligowej europejskich pucharów. Mamy o Jedele z Legii, a nie mamy tego, który się wydawało, że sprawdził się w tej kadrze, że jak szukasz tych centymetrów, szukasz odpowiedzialności, szukasz takiego spokoju, bezpieczeństwa taktycznego, to Romanczuk ci to dawał i nie ma tego zawodnika. Właśnie co my chcemy tej reprezentacji? Czy chcemy cały czas coś nowego wprowadzać i nie walczyć o drugie miejsce w Lidze Narodów, żeby być z pierwszego koszyka, czy po prostu no już robimy taką przemianę, że wprowadzamy notorycznie przy każdym zgrupowaniu dwóch, trzech nowych. Nie sprawdzą się to kolejni. Czy utrzymujemy jakiś jeden schemat działań? No. Zaczynam się troszkę bać, że po tych 6 meczach Ligi Narodów, jak tutaj usiądziemy we 3... To każdy inny skład wypisze. To wypiszemy inny skład. A wydawało się, że te rozgrywki powinny być po to, żebyśmy mieli, nie wiem, znak zapytania przy jednej pozycji. Dwóch, trzech, max. No też potrzebujesz mieć przegląd. 100 lat temu byłem w reprezentacji Hiszpanii w federacji zobaczyć, jak oni przygotowują swój skład i tam widziałem dobitnie, jak trener pokazał listę, na każdą pozycję miał 5-6 zawodników. Wiesz, takie rozpoznanie masz, nie? I to nie jest tak, że na każde zgrupowanie powołujesz innego, tylko masz swoją podstawową jednostkę, która jest dokoptywani są tamci zawodnicy, z każdej pozycji po jednym, że to nie jest tak, że my co chwilę, co tydzień odkrywamy nowego zawodnika i go powołujemy, tylko mamy skład, który jest już któryś raz sobą na zgrupowaniu i wydaje się, że Michał ma ten skład powoli, jakby wiesz, ten trzon tego zespołu, tych zawodników, którzy jakby są oczywiści, na te zgrupowanie i dokoptowuje, poszukuje tych zawodników, żeby coś, jakąś świeżość odnaleźć. I to nie jest tak, że my, wiesz, bo zadanie jest takie, przygotować zespół na eliminację do Mistrzostw Świata. A to też nie możesz tak patrzeć. Wiesz, to jest reprezentacja Polski. Ty musisz wygrywać każdy mecz, bo każda porażka, każdy słaby występ jest od razu krytykowany i tutaj tą krytyką najbardziej jest dotknięty później trener, sami zawodnicy, więc my musimy mieć od razu pełny skład na chodzie zawodników w formie i tutaj... Ja nie wiem, czy ten trzon, ja tego trzonu nie widzę, począwszy od bramki, ja nie wiem, kto broni. No nie, ja no nie wiem, Skorupski jest, no jak czy nie wiesz. Bułka nie broni. Myślę, że dzisiaj bronił jest... w pierwszym meczu ze Szkocją. Myślę, że dzisiaj pierwszy w hierarchii jednak jest Skorupski. No, można się było zastanawiać.
przed grupowaniem. Czy to jest w ogóle fajne, że ktoś, kto został piłkarzem meczu, nie gra w następnym meczu w reprezentacji, bo pamiętamy, Skorupski był przecież piłkarzem meczu z Francją na Euro. Natomiast być może trener sobie wymyślił, że wystawię Skorupskiego na trudny mecz z Chorwacją, a dam szansę zagrania ze Szkocją Bułce. Na konferencji trener powiedział, że zagra dwóch bramkarzy. No właśnie, czy powinien utrzymać tą hierarchię, jakby w jednym meczu zagra z Portugalią, nie wiem, Skorupski, a w drugim meczu z Chorwacją zagra Bułka. Jak ty uważasz? Jeżeli się na to zdecydował, to moim zdaniem powinni grać po jednym meczu. Czyli cały czas tutaj trzymamy ich, powiedziałbym, w emocjach, no, i w niepewności. Wiesz, jak Skorupski gra, bo to, wiesz, on nas nie zawiódł w żadnym meczu. I teraz trzeba zbudować te minuty Bułce, żeby on się poczuł pewny, żeby grał to samo, co gra w klubie. Więc potrzebujesz mu dawać te minuty i moim zdaniem to jest najlepszy czas na to, żeby obaj bramkarze grali po jednym. Ale byłbyś konsekwentny nawet potem w eliminacjach Mistrzostw Świata w takiej koncepcji, czy po prostu przez Ligę Narodów wyklarowałbyś jedynkę na eliminację? Nie, później już bym kreował już bramkarza numer jeden. Już jakby podjąłbym decyzję, która wybierze tą jedynkę na stałe. A czy my dzisiaj wiemy, czy Polska zagra z Portugalią jednym napastnikiem, czy dwoma? Wiemy? Na pewno Robert zagra, ale nie wiem, czy będzie Piątek, czy będzie Świderski. Czy Szymański, czy Świderski, czy podwieszony tylko Szymański, czy Urbański. Nie wiem, trzech takich pewniaków, to się wydaje, Zalewski, Frankowski, Lewandowski, Zieliński, czterech, tak. W linii obrony może Madnarek, chociaż Kiwior po poprzednim zgrupowaniu, nie wiem, czy nie wypadł z tego pierwszego składu, bo chyba on najwięcej stracił po poprzednich dwóch meczach. Ale coś tam jednak dotknął boiska w tej przerwie, prawda? Drgnęło, tak. Coś drgnęło, także tutaj będziemy się przeglądać. Na pewno bardzo dwa ważne mecze, bo tutaj ja liczę jednak na to, liczymy że... Liczymy na punkty, na Jurek. Punkty, liczymy na punkty, ale tak jak Mati się domagałeś na początku, też chciałbyś coś zobaczyć z tej gry, nie? Ofensywny, jakiś wysoki pressing, żeby to chodziło w blokach, żeby nie było tak, że wiesz, Robert presuje razem ze Świderskim, a Bednarek stoi z tyłu i boisko masz takie szerokie, nie? Trzymałeś się w czasach wysokiego pressingu, teraz jest wysoka obrona. Znaczy, dobrze, ale od czego się zaczyna pressing? Wysoka obrona. No właśnie, im wyżej masz obronę, tym lepiej, tylko musisz umieć grać jeden na jeden z napastnikami. Niska obrona, obrona pola karnego. Jak u nas obrońcy nie mają komfortu. Wszystko się na szkole trenerów. Jak nie masz komfortu grania jeden na jeden jako obrońca, to nie będziesz grał wysokim. A ty już masz UEFA Pro? Jeszcze nie zacząłem, jeszcze nie mogę zacząć, muszę jeszcze być rok trenerem. Nie, jako muszę być dwa lata czynnym trenerem albo asystentem, a jestem rok ponad. Do flika pójdę na pół roku. Pewne jest jedno, że magia Cristiano Ronaldo wciąż działa, bo to jest w ogóle nieprawdopodobna historia, że Polska nie wychodzi z grupy na Euro, a jednak jak ostatnio wpadłem do PZPN, dostałem taką informację, że blisko 300 tysięcy chętnych było na to, by pojawić się na Narodowym w sobotę na meczu Polska Portugalia, także widać, że nie wiem, czy magia reprezentacji, czy szansa na ostatni taniec przeciwko Polsce Cristiano Ronaldo. Ja myślę, że w ogóle ostatni jego przyjazd Cristiano Ronaldo do Polski, bo... Nie no, Jurek go zaprosi, przecież się znają. Chyba, że na jakiś tak, event, jakiś bo na boisku w Lidze Mistrzów, nie? Reprezentacji już raczej nie. No jeszcze możemy trafić na Portugalię w eliminacjach Mistrzostw Świata chyba, także... Atrakcyjność przeciwnika na pewno też, samo to, że Cristiano obiecał, że przyjedzie, jak dostanie powołanie, bo to też jest zawsze od trenera zależne, to jest duża atrakcja dla kibiców, co tu dużo mówić. Wiesz, ja nie pamiętam, kiedy Stadion Narodowy się nie sprzedał przy okazji meczów reprezentacji Polski. Raczej zawsze był sprzedany do ostatniego miejsca i to jest fajne, że jest taka po prostu kultura, że ludzie chcą przychodzić i dopingować. A ty masz jeszcze komórkę do CR7, czy nie? Nie. Numer? Bo właśnie Tomek Kuszczak kiedyś mi mówił, że nawet jak mieli taką grupę WhatsAppową zawodników Manchester United, to brakowało Cristiano. Nie wiem, jak to było w Madrycie. Czy też go brakowało na jakieś takie... Dodawali go, on się od razu wylogowywał. On mówi, zostań z nami chwilę, nie? Widziany 5:40. Panie Sławku, przechodzimy na koniec do bardzo poważnej sprawy, bo Polska pyta, co z Klautem i ze Sławomirem Peszko i z walką z Piotrem Żyłą?
Jestem gotowy. No ale trenujesz w ogóle? Trenowałem przez ten, bo teraz wiedziałem, rozmawiałem z Piotkiem, że wraca do skakania, miał zakończyć karierę, ale po poprzednim sezonie, który nie za bardzo wyszedł naszym skoczkom, czas rehabilitacji, więc ten sezon jeszcze czynny dla Piotra, a później lato, przyszły rok, narodowy. A powiedz, ty jesteś lepszy na przykład, nie wiem, szybki. W stójce, boxing czy jiu-jitsu, zapasy, jak to u ciebie wygląda? W uciekaniu. Nie, uciekaniu. Nikt go nie dogoni. Właściwie ja zawsze pierwszy byłem ten prowokujący, wiesz? Nie, prowokuje, nie uciekający, ale prowokujący. Ja raz widziałem w Sankt Petersburgu. No to jak byś ocenił te swoje możliwości? Raczej stójka czy parter? K1. K1? Wykorzystanie swojej mocy kopniaka. Jednak trochę w życiu kopałem piłę i ta moc na udo. Ale wiesz co, ale piłkarze właśnie, to jest ciekawe, że piłkarze chyba najsłabszy element mają poprawne techniczne kopnięcie, bo zupełnie inaczej bo się kopie. Rozciągnięci, tak. Inaczej z biodra, inaczej się kopie piłkę, inaczej kopie się... Ale siła kopnięcia. Rywala. Siła kopnięcia. Jest chyba duża, no. Okej. Okay. A co z federacją? Bo mieliście robić galę w Tarnowie. Federacją, to przecież też tak, no, ze względu na to, że... perturbacje z fejmem i wchodzenie sobie w drogę nie jest dobre. Czas chyba jednak się złączyć i ten jeden cały tor dzielić wspólnie, a nie walczyć o niego i szarpać się o niego, tylko po prostu zbudować rynek taki, żeby był dobry dla wszystkich, żeby był to opłacalny rynek i żeby też te stawki zawodników nie sięgały, nie wiem, milionów, tylko niech to zejdzie w końcu na ziemię, niech to będzie trochę sportu, trochę freaku w połączeniu z dobrą zabawą, bo to nie jest do końca codzienność naszego życia, tylko ja to mówię raz na 3 miesiące odmurzacz, tak? Że tu masz robotę, jeździsz na piłkę, skupiony stres pracy, a na koniec idziesz sobie raz na 3 miesiące na friki. Czyli spodziewasz się fuzji? Tak, tak. Federacji? Tak. A wydaje ci się, że utrzymają jakby swoją pozycję w tych federacjach piłkarze, czy jednak będzie od tego federacja odchodzić, bo nie kręcą, że tak się wyrażę, tych wyników sprzedażowych? Nie kręcą, to raz, a dwa, każdy, który zobaczy kibic, na przykład tak jak był Tomek Hajto czy Kuba Wawrzyniak, to bez historii zbudowanej, konfliktowej, jak to we frikach zazwyczaj bywa, ludzie nie chcą go oglądać. Pytaliście się Krystiano, czy by chciał powalczyć? Z tobą? Krystiano by od razu. Jak kogoś raz zobaczyli i widzą, jak walczył, to albo zdał super walkę, że znokautował kogoś super i że chcą dalej go oglądać i jest kontrowersyjny na konferencjach, albo jest jakaś przy tym historia konfliktowa, albo auf Wiedersehen. Jurka nawet nie próbuje na friki namawiać, bo on jednak wybiera pola golfowe. Ile ty grasz turniejów rocznie? W zeszłym roku tych oficjalnych, organizowanych przez Polski Związek Golfa, 43. 43 turnieje w roku. I słuchajcie, to ja myślę, że... I nie potrzebuje regeneracji, nie potrzebuje odpoczynku, wakacji. Plecki nie bolą, no tutaj masaż nie... Nie, ale to wtedy musisz, wiesz, musisz od siebie dbać, no nie da rady, no. Musisz być przygotowany. A jakie masz sposoby? Tajskie masaże. Słuchaj, a ty subskrybujesz w ogóle kanał Cristiano Ronaldo? Bo ja założył ja kanał na YouTubie i jakby nie publikując jeszcze żadnego materiału, ja już dostał złoty przycisk. Ja właśnie muszę sprawdzić, bo on chyba już koło 50 milionów może mieć subskrybentów. Bez jednego filmu. Tak, słuchajcie, aż to sprawdzę, bo to jest ciekawy temat. Ja Georgina, wiesz, Netflix, Georgina, Grande. Co, ja myślę, że Anna Peszko też mogła zrobić furorę na YouTubie. No, takie dyskusje właśnie. Wyjeżdżałem do ciebie i mówię, że czuję niepokój. Dlaczego? To nie wiem. Nie wiem, dlaczego Anna tak mówi, bo powiem ci, że Joanna tak mówiła, że z tobą robię program. Czekaj, słuchajcie, sprawdzam jego YouTube. 64 miliony ma już w tej chwili subskrybentów, także... Dużo? No, stary. I to chyba działa miesiąc. Kosmos, także myślę, że następny Julia biznes Żuga jest... Julia Żuga nie ma więcej? No gdzie? Myślę, że jest następny biznes zapewniony na lata. Decyzja też o przejściu do świata muzułmańskiego, czyli na Saudi Arabii, też na pewno pomogła, bo to jednak jest dodatkowa
dodatkowy bodziec. No i w tym tygodniu tak naprawdę się to potwierdziło. Już to powiedział głośno Gianni Infantino, że Mistrzostwa Świata 2034, Arabia Saudyjska, także znowu petrodolar, będzie gdzieś ta kasa tutaj płynęła. To wszystko się przygotowuje. To było pięknie. No tak, ale muszę ci powiedzieć, że wiesz, inwestuje państwo, także też te wielkie gale bokserskie, szejkowie płacą, promotorzy z całego świata zadowoleni, za chwilę będą znowu oglądać wielki futbol. Słuchajcie, kochani, nasza kolejna bajerka o futbolu z krótszą przerwą niż przed tym odcinkiem, bo zobaczymy się bezpośrednio po meczach z reprezentacją Portugalii i Chorwacji. Także czekamy, co nam pokaże tutaj ekipa Michała Probierza, jak zaprezentuje się o Jedele, czy gdzieś przełoży. Muszę zadzwonić do Michała i go zmotywować trochę, że my czekamy. Lewy wczoraj fajnej konferencji powiedział, że mimo 3 goli strzelonych na Hampton Park musi podpracować reprezentacji, cała reprezentacja na więcej kontaktów w polu karnym, że on jest, cały czas ma za mało tych piłek w polu karnym, że jeszcze mu mało, nie kreujemy tymi podaniami, nie widzimy go w polu karnym, że teraz jest tydzień. To jest ciężkie do wypracowania, ale do zrobienia. Słuchajcie, kontakty są ważne, także te z piłką w polu karnym. Jerzy Dudek, bardzo dziękuję. Dzięki. Sławomir Peszko. Słuchajcie, już zaczyna naprawdę słońce tutaj prażyć w tej winnicy na Roztoczu. Także ja miałem degustację, drodzy Państwo. Piękne miejsca tak? mamy w naszym kraju. Ale sera, bracie. Sera, bo tutaj też jest farma, też się produkuje ser, produkuje się wędliny, także wpadajcie tutaj w miarę możliwości, bo powiem wam jedną rzecz na koniec. Polska jest piękna.